Nasz dzisiejszy temat to środki masowego przekazu, a więc media, wszelkiego rodzaju instytucje służące do przekazywania informacji. Chociaż dzisiaj nie tylko instytucje przekazują informacje, bo również robimy to my jako obywatele, użytkownicy chociażby tzw. portalów społecznościowych. Również przekazujemy w sposób masowy informacje. Masowy, czyli informacje są przekazywane wielu osobom jednocześnie. Czyli zasięg tych informacji jest po prostu bardzo, bardzo duży. Tak naprawdę słowo medium po łacinie można przetłumaczyć z języka łacińskiego na język polski jako przekaźnik, pośrednik. Słowem medium określamy właśnie tych, którzy pośredniczą w przekazywaniu informacji pomiędzy miejscem zdarzenia a odbiorcą informacji, czyli pomiędzy nami. W latach 60. XX wieku bardzo dużą uwagę właśnie na przekazywanie informacji poprzez media zwrócił Marshall McLuhan. Zwrócił dużą uwagę na to, jak się media rozwijają, jak mogą wpływać na zmiany zachowań społecznych, zachowań też pojedynczych ludzi. I on jako pierwszy właśnie wprowadził takie pojęcie jak wiek informacji, mówiąc, że wkraczamy w wiek, gdzie informacja będzie najważniejszym produktem, towarem, po prostu najważniejszą rzeczą, która kształtuje nasze istnienie. I on też jako pierwszy użył sformułowania globalna wioska, zauważając, że dzięki temu, że media dostarczają nam informacji z całego świata niemalże błyskawicznie, jesteśmy poinformowani o tym, co się stało, jak najdalej od nas nawet, to zaczął porównywać ten stan rzeczy do sytuacji, jaka ma miejsce w zwykłej wiosce, gdzie wszyscy mieszkańcy wiedzą o sobie wszystko, znają się i cokolwiek się stanie, to nie uchodzi to uwagi, nie umyka to uwagi wszystkich mieszkańców. Stąd określenie globalna wioska. Czyli jak się na przykład coś wydarzy w Tajlandii, to w Europie od razu w zasadzie o tym już wiemy. Krótka historia mass mediów, czyli mediów masowych, takich mediów, które są skierowane właśnie do bardzo dużej rzeszy odbiorców. W wieku XIX pojawiły się w masowym już, powiedzmy, odbiorze gazety. Oczywiście one istniały wcześniej już, ale ich zasięg był dosyć niewielki, dlatego jeżeli mówimy o masowym zasięgu gazet, to raczej wydaje mi się, że warto tutaj wskazać na wiek XIX jako upowszechnienie się czytelnictwa gazet i odbiorze masowym informacji poprzez właśnie to medium. W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęło zdobywać coraz więcej sympatyków radio. Coraz więcej się pojawiało radioodbiorników i to było główne medium dla wielu mieszkańców chociażby Europy właśnie wtedy. Po II wojnie światowej zaś na pierwszy plan zaczęła wysuwać się telewizja. Większość ludzi zaczęła układać swój plan dnia właśnie pod kątem telewizyjnych programów, tak żeby zdążyć na określone programy, seriale, filmy, zasiąść właśnie najczęściej wieczorem przed telewizorem i tak spędzić czas. No i też w telewizji pojawiły się serwisy informacyjne, tak samo jak wcześniej chociażby w radio. Poza tym telewizja upowszechniała też pewne wzorce zachowania poprzez kreowanie postaci w filmach czy w serialach. Od końca lat 90. XX wieku do grona tychże mediów dołączył internet, a więc medium, które dzisiaj przeżywa błyskawiczny rozwój, no i chyba trudno jest wskazać w cywilizacji zachodniej osoby, które by nie miały styczności z tym medium dzisiaj, szczególnie z młodego pokolenia. A więc dzisiaj internet tak naprawdę skupia w sobie wszystkie pozostałe media, bo w internecie możemy i telewizję oglądać, i słuchać radia, i czytać gazety, bo dzisiaj wiele tytułów właśnie prasy posiada swoje strony w internecie i tam też na bieżąco informuje o tym, co się na świecie dzieje. W naszym kraju taka krótka historia mediów z okresu III RP. Zobaczmy, jak się kształtowała. Wiadomo, że w czasie PRL-u media były podporządkowane władzy PZPR, a więc tutaj trudno mówić o wolnych mediach. Media pisały to, co władza chciała, a na to, na co pozwalała. I tak samo było z telewizją czy z radiem. W roku 1989 mamy pierwszy wolny ogólnopolski dziennik, a więc gazetę, która się codziennie ukazuje. Jest to Gazeta Wyborcza. Nazwa nawiązuje do wyborów kontraktowych z 1989 roku właśnie. Gazeta Adama Michnika. W roku następnym zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Publikacji i Wydawnictw, czyli
po prostu zniesiono cenzurę, urząd, który cenzurował wszystko, co się publikowało w naszym kraju. Potem mamy ustawę o radiofonii i telewizji, powołanie tejże Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która dzisiaj sprawuje pieczę w pewnym sensie nad mediami. W roku 1993 mamy pierwszą ogólnopolską stację telewizyjną komercyjną, a więc niezależną od państwa. Jest to Polsat. Później zdobywają koncesję na nadawanie właśnie ogólnopolskie takie stacje radiowe jak Radio Z pana Wojciechowskiego oraz RMF FM, krakowskie radio. One nadawały już wcześniej, ale dopiero w roku 1994 uzyskały koncesję na nadawanie na całym terytorium naszego kraju. Wtedy też uzyskało taką koncesję Radio Maryja. Jest to przykład radia społecznego, tworzonego przez pewną grupę tylko obywateli, o określonym profilu też religijnym. W roku 1995 powstaje pierwszy portal internetowy Wirtualna Polska. Pierwszy polski oczywiście portal internetowy. Później w 1997 roku powstaje konkurencja dla Polsatu, czyli telewizja TVN, komercyjna telewizja. W roku 2001 pojawi się Newsweek, czyli na wzór oryginalnego amerykańskiego wydawnictwa w Polsce się pojawia też edycja polska. No i potem kolejne TVN24, pierwszy kanał całodobowy informacyjny telewizyjny w naszym kraju i premiera tejże stacji telewizyjnej zbiegła się niemalże z zamachami na World Trade Center, bo dosłownie kilka dni po rozpoczęciu nadawania przez tą stację od razu mamy takie ważne wydarzenie, które śledził cały świat. Pierwszy tabloid w Polsce, wzorowany na niemieckim Das Bildzie, to fakt, no i jego publikacja to rok 2003, jego debiut. No i później mamy proces cyfryzacji telewizji do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy. Media możemy podzielić, jeżeli chodzi o formę własności, na media publiczne. To są takie media, których właścicielem jest w dużej mierze państwo, a więc Telewizja Polska czy Polskie Radio. Telewizja Polska, no to oczywiście pierwszy kanał, drugi kanał, kanały regionalne, Telewizja Polonia, Telewizja Historia itd., itd. Seriale, rozrywka, to wszystko należy do mediów publicznych. Media komercyjne z kolei to są media prywatne, założone przez prywatnych przedsiębiorców, no właśnie TVN czy Polsat, czy Radio RMF wspomniane wcześniej, czy Radio SK itd., itd. Media społeczne, no to media stworzone przez obywateli, nie mające tutaj komercyjnego charakteru, czyli nie, ich głównym celem nie jest, powiedzmy, że biznes, zarabianie pieniędzy, ale inne powody tutaj są, na przykład religijne, istnienia chociażby Radia Maryja. No właśnie, i media społeczne to tak naprawdę też media internetowe tworzone przez zwykłych obywateli, bo my, jeżeli mamy wpis na Facebooku, czy na Twitterze, czy na innym portalu tego typu, to my też jesteśmy nośnikiem informacji, my też rozszerzamy te informacje w świat przekazując, więc mamy tutaj social media, czyli media społeczne, też tak naprawdę powinniśmy to przetłumaczyć, zdaje się, ale najczęściej używamy określenia media społecznościowe, czyli sami można powiedzieć, że poniekąd jesteśmy dziennikarzami, publikując na naszych blogach, czy na naszych właśnie profilach w różnych portalach. No i to też jest coraz częściej staje się głównym źródłem informacji dla wielu z nas, to co podrzucają właśnie nam nasi znajomi z tychże stron. To te informacje do nas docierają i o nich mówimy, te informacje komentujemy. Media też możemy podzielić na media wizualne, czyli takie, które możemy oglądać. To są na przykład książki, to są plakaty, afisze, które zawiadamiają o różnych rzeczach. Media audialne, czyli takie media, których możemy słuchać, a więc to jest przede wszystkim radio. No i media, które są połączeniem tego przekazu i wizualnego, i dźwiękowego, czyli media audiowizualne. I to są oczywiście telewizyjne stacje oraz internet. To są media audiowizualne. One oddziałują na nas zarówno dźwiękiem, jak i obrazem. Media możemy też podzielić, jeżeli chodzi o zasięg ich występowania. Media globalne to takie, które występują na całym świecie, które mogą być odbierane na całym świecie. To na przykład agencja informacyjna Reuters, czy chociażby właśnie tygodnik Newsweek. Media mogą działać na terenie jednego kraju. To są media w naszym kraju ogólnopolskie, czyli takie, które są dostępne w każdym miejscu Polski, ale na przykład już w Niemczech, czy w Austrii, czy w Australii raczej niedostępne, więc tutaj mamy Gazetę Wyborczą chociażby, czy właśnie Rzeczpospolitą,
No, z telewizjami różnie bywa, bo to pewnie zależy od satelitarnych różnych umów, ale raczej też trudno dostępne są telewizje, te, które są w Polsce z łatwością odbierane, czyli chociażby TVP, czy Polsat, czy TVN. Media możemy też wyróżnić na poziomie regionu, czyli media, które opisują sprawy regionu i są dostępne w jakimś regionie, na przykład tak jak w Opolu mamy Nową Trybunę Opolską, czyli NTO, czy kanał regionalny TVP3 Opole, no to już nie kupimy takiej gazety, nie obejrzymy tego kanału w telewizji, mieszkając w innym regionie Polski niż Opolszczyzna. Więc to są media regionalne. No i jeszcze mniejszy zasięg, najmniejszy zasięg mają media lokalne, takie, które są dostępne na przykład, na przykład na terenie tylko jednej gminy, tylko jednego miasta. To są najczęściej gazety właśnie lokalne, opisujące sprawy lokalne tychże mieszkańców. Media możemy też podzielić, jeżeli chodzi o profil przekazywanych informacji, bo tak naprawdę redaktor naczelny ma bardzo dużo do powiedzenia, co się będzie publikowało, a to już jest selekcja, bo jeżeli o czymś nie publikujemy, to znaczy, że nie chcemy, aby ktoś o tym myślał czy o tym wiedział. Więc tutaj światopogląd wpływa na to, co się publikuje w danych mediach oraz też jak się publikuje, jak się ocenia, jak się komentuje dane fakty, dane obserwacje, dane wydarzenia. Więc tutaj, jeżeli chodzi o światopogląd prezentowanych treści, to możemy wyróżnić media właśnie lewicowe, tak jak na przykład francuskie Libération czy Le Monde, a w Polsce przykładem może być Polityka. Media prawicowe, które będą tutaj właśnie starały się zwracać uwagę na czytelników, odbiorców o poglądach prawicowych, do nich będą kierować swoje media, swoje informacje, swoje felietony, to na przykład niemiecki Die Welt, francuski Le Figaro, czy w Polsce uważam, że. No i te prawicowe możemy podzielić na liberalne, na konserwatywne. Tutaj jest podział dosyć szeroki. Mogą też być media centrowe, które mają wyważone poglądy, albo takie, których się nie da zaklasyfikować ani do prawicowych, ani do lewicowych. No i są też media, mówimy ciągle o gazetach w tej chwili, media takie powiedzmy bulwarowe, prasa bulwarowa, brukowa, czyli tabloidy. Tabloidy od słowa oznaczającego pigułkę, coś w pigułce, czyli takie sensacyjne, można powiedzieć, informacje przenoszone przez te media. To są brytyjski The Sun, niemiecki Bild. No i wzorowany na bildzie chociażby Polski Fakt czy Super Express. No i jeżeli pamiętasz moją lekcję na temat kolorów w mediach, to tutaj się rzuca w oczy ten czerwony kolor. No i chyba wszystko już teraz jasne, jeżeli chodzi o wybór kolorów do loga chociażby tabloidów. No a tabloidy informują nas na przykład, że ktoś zabił, bo śmierdziały mu nogi. Czyli zupełnie takie niewiarygodne newsy, albo biła mnie żona, gotowała zupę z włosów łonowych, a żona na to dostawał, bo zasłużył. No i tutaj taka sensacja właśnie z tabloidu, albo nie śpię, bo sąsiad katuje mnie piętą. Też można w ten sposób tutaj informować ludzi o takich rzeczach, albo wrabiał krowę w morderstwo cioci. No i takie tylko przykładowe nagłówki właśnie z tabloidów. I jeszcze jeden kebabożerca napadał i pożerał kebaby. Tutaj no, ciężka sprawa. Także tutaj tak to się prezentuje w tabloidach. Media możemy też podzielić, jeżeli chodzi o tematykę przedstawianych informacji, na przykład na media młodzieżowe, takie, które są skierowane do młodego odbiorcy, tym mówimy ciągle o gazetach, czyli do młodego czytelnika, tak jak dawniej Brawo czy Popcorn. Mogą to być też media skierowane konkretnie do kobiety albo do mężczyzny, czyli takie tytuły jak Glamour bardziej zainteresują kobietę prawdopodobnie, a takie tytuły jak Logo czy Men's Health, no to bardziej prawdopodobnie mężczyznę zainteresują, czy Kosmopolitan, to też raczej dla kobiet prasa. Mogą to być media religijne, na przykład Gość Niedzielny. No i mogą to być media tematyczne, czyli poświęcone jakiemuś hobby, chociażby wędkarstwu, czy media poświęcone jakiemuś instrumentowi muzycznemu, czy w ogóle tematowi muzyki, chociażby estrada i tak dalej, czy fotografiki, czy sprzętu audio, wideo, czy sprzętu komputerowego i tak dalej. Ok, media możemy też podzielić na media wolnego kroku i szybkiego kroku. Media wolnego kroku informują nas
w sposób opóźniony, z pewnym opóźnieniem, czyli docierają do nas informacje opóźnione, dlatego że zajmuje trochę czasu sam proces wydrukowania tej informacji. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim właśnie prasę, drukowaną prasę oraz książki. No bo jeżeli coś się wydarzy wieczorem, no to raczej nie przeczytamy o tym następnego dnia w gazecie, bo już gazeta poszła do druku, dany numer, jeżeli to jest dziennik. Tak samo się ma sprawa z książkami. Natomiast media szybkiego kroku potrafią informować nas błyskawicznie. Praktycznie 24 godziny na dobę możemy dostawać powiadomienia o tym, że coś się nowego wydarzyło na świecie, i to jest internet, to jest telewizja, to jest radio, to są media szybkiego kroku. Możemy też media podzielić na media zimne i gorące. Media zimne to internet, telewizja, media gorące to prasa i radio. Media zimne to są takie media, które pozostawiają nam pewną dozę wolności, jeżeli chodzi o odbiór informacji przekazywanej. W związku z tym wymagają od nas, jako odbiorcy, pewnego zaangażowania w sam proces komunikacji. Natomiast media gorące nie wymagają dużego zaangażowania odbiorcy, narzucając nam w dużej mierze charakter przekazywanych treści poprzez komunikaty, które odbieramy z tego właśnie rodzaju mediów. Funkcje mediów. Po co są media? Media nas informują o różnych rzeczach, chociażby w czasie pandemii informują nas o zaleceniach rządu, o zmianach prawnych, o tym, jak należy się zachowywać w miejscach publicznych itd., itd. Druga funkcja to mediów to funkcja opiniotwórcza, czyli poprzez komentarze w mediach się pojawiające, media próbują kształtować opinię publiczną, czyli nasze myśli na jakiś temat ważny z punktu widzenia społeczeństwa czy państwa. Media mogą też pełnić funkcję propagandową, jeżeli funkcjonują w jakimś reżimie politycznym w stylu autorytaryzmu czy totalitaryzmu, czyli mogą tutaj wbijać do głowy ludziom określone treści, na których akurat zależy rządzącym. Mogą też media pełnić funkcję rozrywkową, to są wszelkiego rodzaju programy, teleturnieje, gale, koncerty, to są wszystko rzeczy, które mają nas za zadanie tylko nas rozprężyć, odprężyć. Media też posiadają funkcję kulturotwórczą, bo kształtują postawy, tworzą wzorce zachowań. My, oglądając filmy, seriale, uczymy się poniekąd pewnych zachowań od innych. Tutaj można powiedzieć, że odbywa się socjalizacja wtórna. Mogą kształtować właśnie kulturę, mogą rozwijać kulturę, mogą ją degenerować, media mogą lansować jakiś rodzaj kultury poprzez emisję określonych programów. Media mogą też pełnić funkcję edukacyjną tym samym, czyli mogą nas edukować, rozwijać, uczyć nas czegoś. Mamy programy edukacyjne, z których się możemy dowiedzieć, jak coś działa, jak coś jest skonstruowane. No i też są kanały typowo poświęcone samej takiej czystej edukacji. No i media też posiadają funkcję mobilizacyjną. Mogą nas angażować do działania po prostu. Mogą nas nawoływać do działania, zachęcać do działania albo zniechęcać. Ale najważniejszą funkcją mediów chyba jest funkcja kontrolna. Przynajmniej z punktu widzenia politycznego najważniejszą funkcją. Dlatego, że media starają się patrzeć na ręce tym, którzy rządzą. Co to znaczy patrzeć na ręce tym, którzy rządzą? Po prostu rozliczać wszystkich rządzących z tego, co robią. Czy wywiązują się z obietnic, czy dobrze gospodarują budżetem państwa, czy rozwiązują problemy społeczne, chociażby ważne itd., itd. Czy nie łamią prawa przy tym wszystkim podczas rządzenia? Więc ponieważ media właśnie kontrolują władzę, starają się rozliczać polityków, przepytują ich, czasami pod ścianą stawiają w wywiadach różnych polityków, mówimy, że media to jest czwarta władza, że media posiadają władzę tak wielką, że to może być czwarta władza, oczywiście w odniesieniu do tego podziału monteskiuszowskiego na trzy władze, ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, to można powiedzieć, że media są czwartą władzą, dlatego że media po pierwsze rozliczają rządzących, po drugie zmuszają ich do tego, żeby odpowiedzieli za to, co robią przed społeczeństwem, ale też media mogą kreować wizerunek polityka, no i mogą wykreować wizerunek pozytywny albo negatywny. Na początek zobaczmy na to zdjęcie. Tutaj widzimy człowieka, który czyta gazetę i nagłówek z tej gazety oznajmia, że prezydent amerykański Nixon rezygnuje z urzędu. Tutaj chodzi o aferę związaną z prezydentem Nixonem. Aferę, jaka została ujawniona przez dziennikarzy gazety amerykańskiej Washington Post.
Afera Watergate. Afera Watergate, zresztą później wiele kolejnych afer w różnych krajach nazywano właśnie, dodając do jakiegoś słowa to określenie gate. Tak jak w Polsce chociażby było Rivingate. O co chodziło? Chodziło tak pokrótce o to, że dziennikarze ujawnili, że prezydent amerykański był zaangażowany w zamieszany w sprawę podsłuchów właśnie w budynku o nazwie Watergate. Podsłuchów w jednej z partii amerykańskich. No i ta afera pogrążyła właśnie Nixona, doprowadziła do procedury impeachmentu i Nixon musiał oddać władzę przed końcem kadencji. To pokazuje, jak dużą władzę posiadają media. Mogą posiadać media, mogą nawet doprowadzać do takich rzeczy, jak skrócenie kadencji prezydenta. No ale powiedziałem, że media też mogą kreować wizerunek polityka. Jeżeli media będą ilustrować jakieś newsy na temat danego polityka zdjęciami takimi, jak tutaj widzimy, że ktoś zamiast pracować nudzi się bardzo w Sejmie chociażby, no to ten wizerunek polityka będzie raczej słaby. No ale mogą też media pokazywać, ilustrować jakieś newsy związane z działalnością polityka innymi zdjęciami, na przykład takimi, gdzie widzimy polityka jako człowieka godnego zaufania, otoczonego uczonymi przedmiotami, książkami, biurko jakieś eleganckie, meble, oświetlenie odpowiednie, flaga z tyłu, a więc patriota. No i tutaj pełna gotowość do poświęcenia się dla ojczyzny. No, albo mogą pokazywać polityka w otoczeniu dzieci, w otoczeniu ludzi zadowolonych, młodych, szczęśliwych. No i może nam się to kojarzyć, że to jest taki dobry wujek, który wszędzie, gdzie się pojawia, to sprawia, że zapala się światło, słońce na niebie się pojawia i wszyscy są szczęśliwsi. To jest siła mediów. To od dziennikarza zależy, które zdjęcie wybierze do zilustrowania danego newsa, no i w ten sposób może kreować to, jak będzie dany polityk odbierany przez społeczeństwo. W naszym kraju takie afery, które zostały ujawnione przez dziennikarzy, to tylko przykłady oczywiście afer, to chociażby przez dziennikarzy Wprost, tygodnika Wprost ujawniona afera Sowa i Przyjaciele, czyli afera podsłuchowa, gdzie w restauracji właśnie o takiej nazwie okazało się, że gro polityków było nagrywanych przez osoby do tego oczywiście niepowołane. No a inna afera to, tak jak wspomniałem, Rivingate, czyli afera związana z ustawą medialną. Tutaj była zaangażowana Agora w tę aferę. Agora, która chciała wpłynąć na osoby, które z kolei miały wpływ na kształt ustawy mówiącej o mediach. Chodziło o to, że Agora chciała wykupić telewizję, a jako spółka prasowa według nowej ustawy nie mogłaby tego zrobić. Zobaczmy, jak Polacy patrzą na media, jeśli chodzi o opiniotwórczość. I tutaj mamy badania z lutego 2020 roku, no i ze stycznia porównanie, jak Polacy patrzą na media pod kątem opiniotwórczości. I widzimy, że jeżeli chodzi o media internetowe, to wtedy Polacy wskazali, że najbardziej opiniotwórczym medium jest Onet, czyli że najbardziej wpływa na opinię odbiorców. Jeżeli chodzi o prasę, to Rzeczpospolita, Dziennik Rzeczpospolita. Jeżeli chodzi o radio, to największy tutaj wpływ na naszą opinię według tego badania ma radio RMF FM. No i tutaj możemy zobaczyć kolejne media. Patrzę tak na telewizję. Telewizja TVN24. Telewizja TVN24 jest najwyżej ze wszystkich telewizji. Media to też koncerny medialne. Bardzo wiele tytułów, gazet, czy stacji radiowych, czy telewizyjnych posiada jednego właściciela. I nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, więc warto na to zwrócić uwagę, bo jeżeli mamy jednego właściciela wielu tytułów medialnych, no to możemy podejrzewać, że wszystkie te tytuły medialne, te marki lansują podobny punkt widzenia na różne sprawy. No i na przykład tutaj widzimy Time Warner w USA jest właścicielem i CNN-u, i HBO, i Warner Bros., i Cinemaxa. Niemiecka z kolei tutaj firma Axel Springer jest właścicielem bardzo wielu gazet, również polskich, między innymi Faktu, Przeglądu Sportowego, ale wielu, wielu innych jeszcze. Ja myślę, że już samodzielnie dojdziesz do tego, jakie. Ja ci tylko mówię, że jest tego bardzo dużo. No i podobnie Viacom, tutaj widzimy CBS, czy MTV, czy Paramount Pictures, czy DreamWorks.
W Polsce największe koncerny medialne to oprócz już Axela Springera wspomnianego, mamy koncern Agora, który wspominałem wcześniej też. Ich flagowy produkt to Gazeta Wyborcza, ale oprócz tego Metro, portal Gazeta.pl, Radio Złote Przyboje, Radio Tok FM, czy Gazeta Avanti, czy portal Sport.pl oraz niemiecka firma Bauer, która wydaje m.in. CD Action, wydaje Twój styl, wydawała Brawo dawniej, Brawo Sport i wiele innych jeszcze. Do kogo należą media w Polsce? No, tutaj oczywiście media publiczne to polskie media. Polsat też jest polski. TVN parę lat temu został wykupiony przez Amerykanów. No i w związku z tym bliźniacze kanały, czyli TVN24, czy TVN7, czy inne tutaj pokrewne należą do Amerykanów. Pozostałe, tak jak widzimy, jeżeli chodzi o radio RMF, które cieszy się takim dużym, może nie zaufaniem, ale dużym wpływem na opinię publiczną, jest radiem niemieckim tak naprawdę, a Radio Z radiem francuskim, jeżeli chodzi o kapitał przynajmniej, czyli o właścicieli. W portale Wirtualna Polska jest polska, natomiast Onet jest niemiecko-szwajcarski, Interia jest niemiecka, no bo Interia to z kolei bliźniacza marka RMF-u. No i tutaj mamy jeszcze kolejne, możemy sobie zobaczyć. Gazety, no to już o tym troszeczkę wspominaliśmy, no i tygodniki również. Tak to się plasuje. Powstaje też pytanie o wolność mediów, czyli czy dziennikarze rzeczywiście mogą pisać to, co chcą, czy muszą pisać to, co im nakazuje na przykład właściciel albo jakiś redaktor naczelny. No i tutaj widzimy taki indeks z roku 2019, który pokazuje nam, jak wygląda sytuacja mediów. Tutaj mamy legendę, widzimy, że im jaśniejszy kolor, tym lepsza sytuacja mediów, im ciemniejszy, tym gorsza sytuacja mediów. Patrzymy na Polskę, Polska jest kolorem pomarańczowym zaznaczona, a więc problematyczna sytuacja, tak to określono w tym rankingu przygotowanym przez organizację pozarządową Reporterzy Bez Granic. Tutaj jest adres do strony internetowej, gdzie możemy sobie na bieżąco ten ranking uaktualniać. Tu widzimy ranking z roku 2020, no ale Polska jest ciągle tym samym kolorem zaznaczona. Możemy wyszukać, na którym miejscu jesteśmy. Na 62. miejscu na świecie w tym rankingu, jeżeli chodzi o wolność mediów na świecie. Jest tutaj, jeżeli interesuje Cię ta sprawa, to odsyłam do tego właśnie rankingu na tej stronie się znajdujący. Tu mamy link do tej strony. No właśnie, pojęcie etyki mediów. Dziennikarz to jest odpowiedzialna funkcja, bo dostarcza nam informacji, na podstawie których my budujemy często swój światopogląd, ocenę różnych spraw ważnych z punktu widzenia społeczeństwa i państwa. Dlatego też istnieje w naszym kraju Rada Etyki Mediów oraz Karta Etyczna Mediów, które starają się ustalić pewne zasady dla dziennikarzy. Na przykład zasada prawdy, czyli że mówimy tylko prawdę. Z obiektywizmu, czyli staramy się przedstawić poglądy wszystkich stron zainteresowanych. Zasada oddzielania informacji od komentarza, żeby odbiorca wiedział, co jest faktem, a co jest opinią. Zasada uczciwości w przekazywanych informacji. Zasada szacunku i tolerancji wobec osób, z którymi się stykają dziennikarze. Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy, zasada wolności, odpowiedzialności. Tutaj warto do tej zasady obiektywizmu jeszcze nawiązać. Ona zmusza przynajmniej teoretycznie dziennikarzy do tego, żeby nie stawać się stronnikiem tylko jednej opcji. No i na przykład zgodnie z tą zasadą przy różnych debatach powinno się zapraszać przedstawicieli różnych poglądów na daną omawianą w tej chwili przez dziennikarza sprawę. Czy tak jest? No to już myślę, że samemu trzeba sobie odpowiedzieć. Kilka jeszcze takich obrazkowych komentarzy do etyki dziennikarskiej, do etyki mediów. Tutaj widzimy, jak media mogą zupełnie zmienić obraz tego, co wokół nas. Powstaje też pytanie, czy media pokazują nam rzeczywistość, czy kreują tą rzeczywistość, czy tworzą świat, którego nie ma być może w naszych głowach, kreując wydarzenia albo przeinaczając. No i tutaj mamy taki właśnie komentarz gorzki, jak dziennikarz zupełnie inaczej widzi
rzeczywistości niż my, mam nadzieję, że widzimy to inaczej. Tu jest drugi taki komentarz, jak media mogą poprzez wybiórczość pokazywanych treści zupełnie odwrócić obraz tego, co się stało albo co się dzieje na naszych oczach, przepraszam. Tutaj jeszcze jeden przykład, zobaczmy takie zdjęcie, no i pierwsze odczucie, jakie mamy, zagrożenie, ktoś komuś przystawia lufę do głowy być może, a całe zdjęcie wygląda w ten sposób, sytuacja jest zgoła odmienna, ktoś kogoś ratuje, ktoś komuś pomaga, więc od tej czytelności dziennikarskiej teraz będzie zależało, który obraz zobaczymy my jako odbiorcy. Klasyczny przykład, jak media mogą przeinaczać fakty. Proszę bardzo, mamy taki oto artykuł, który się pojawił na stronie jednego z portali. Żydzi nas atakują, trzeba się bronić. Tak wołał profesor Bogusław Wolniewicz, autorytet Radia Maria, sprzed ołtarza Bazyliki Ojców Jezuitów w Krakowie wywołał burzę oklasków. Tak donosi ten portal. Zobaczmy, jak donosiły inne portale oraz zobaczmy, jak rzeczywiście było, co się rzeczywiście wydarzyło. Jeszcze momencik. Okej, dobrze. No to popatrzmy. Kolejny portal mówi no, tymi samymi słowy chyba. Żydzi nas atakują. Autorytet i tak dalej. Trzeba się bronić. Wywołał burzę oklasków. A więc mamy coś, co widzieliśmy przed chwilą. Zobaczmy dalej. Kolejne miejsce donosi to samo, Żydzi nas atakują, trzeba się bronić. Ok, Życie Warszawy, kolejny tytuł, Żydzi nas atakują, proszę bardzo, Onet donosił, o tutaj widzimy stara szata graficzna, już ładnych parę lat temu to się wydarzyło. No i w takim razie czas, abyśmy zobaczyli, jak było naprawdę, co powiedział ten człowiek. Odpowiedział na pytanie. Kto nas atakuje? Żydzi! To ty nie! Nie słuchaliście mnie do końca. To by nie była odpowiedź trafna. Bo tak ogólnie nie wolno sprawy stawiać. No właśnie, i były oklaski, były. Padły takie słowa? No, padły, ale zupełnie w innym sensie użyte przez tego, który wypowiadał je. Więc tutaj mamy przykład, jak można odwrócić zupełnie sens słów wypowiedzianych rzeczywiście. Metody manipulacji, takie najbardziej częste, to przemilczanie ważnych aspektów. Jeżeli o czymś nie ma w jakimś serwisie informacyjnym, to nam się wydaje, że po prostu nic się nie wydarzyło. No bo skąd mamy wiedzieć, że się wydarzyło, skoro o tym nic nie powiedziano. Albo ktoś może uznać, że skoro nie powiedziano, to znaczy, że ta sprawa nie była taka ważna i może trzeba ją zbagatelizować. Inny tutaj przykład manipulacji to ukazywanie tylko jednego poglądu, czyli brak obiektywizmu, stronniczość, prześmiewcze przedstawianie osób, których poglądy nie zgadzają się z poglądami dziennikarza czy stacji telewizyjnej na przykład. Wyciąganie wypowiedzi z kontekstu, co przed chwilą widzieliśmy, zilustrowane przykładami, podawanie nierzetelnych informacji i kontrolowanie komentarzy na serwisach internetowych, czyli dbanie o to, by pojawiały się tylko komentarze takie, które są nam na rękę z jakiegoś powodu. Czasami też dziennikarze mają jakąś tezę i starają się tą tezę udowodnić, zbierając odpowiednie komentarze zapytanych na przykład na ulicy ludzi, a wszystkie komentarze, które nie pasują do ich tezy, nie ukazują się po prostu, trafiają do kosza i w ten sposób dziennikarz może zbudować pewną wizję swoją i starać się przy nas przekonać, że rzeczywiście ludzie popierają tę wizję. No i tutaj dochodzimy do fake newsów. Fake newsy, czyli zmora ostatnich miesięcy. Fake newsy, nieprawdziwe informacje rozpowszechniane bardzo często właśnie przez media społecznościowe. Tutaj chociażby taki fake news z panią rzekomą panią Krystyną Pawłowicz podczas festiwalu w Jarocinie sfotografowaną. Tutaj mamy z czasów awarii ścieki wpływają do Wisły rzekomo. No, a tak naprawdę widzimy, że chodzi o Zatokę Gdańską. Więc tych fake newsów troszeczkę było. Trzy takie adresy polecam. No, oczywiście jest więcej. To są adresy stron, które walczą z fake newsami, które starają się fake newsy dementować. Warto tam zaglądać, żeby nie dać się po prostu oszukać.
tym, że fake newsą. Jak sprawdzić Wasze informacje? Sprawdzamy źródło, czytamy w innych miejscach, czytamy przede wszystkim więcej, bo nagłówki mogą być bardzo sensacyjne i tylko sprowokować do myślenia, ale niewiele mogą mieć wspólnego z prawdą. Sprawdzamy, kto to napisał, czy autor taki istnieje, czy jest wiarygodny. Sprawdzamy w innych źródłach, potwierdzamy te informacje lub ją obalamy. Sprawdzamy, kiedy było coś opublikowane, bo często fake newsy bazują na tym, że się publikuje zdjęcia rzekomo ilustrujące, załóżmy, to, co się stało wczoraj, a zdjęcie się okazuje, że zostało zrobione na przykład 5 lat temu. Czasami ktoś dla żartu publikuje fake newsy, tak jak na przykład Aż Dziennik. No i czy czasem tutaj nie ma stronniczości, nie przebija się stronniczość do nas przez dany news. Ewentualnie możemy odwołać się do tak zwanych ekspertów o pomoc przy weryfikacji danego newsa. Badania pokazują, że media mogą też mieć duży wpływ na wzrost agresji w społeczeństwie, co widzimy na tym slajdzie. I na koniec taka myśl, myślę, że podsumowująca moją lekcję i to, co chciałem dzisiaj Ci powiedzieć. Media być może, jeżeli mądrzy ludzie, inteligentni ludzie się stykają z mediami, to być może media nie są skuteczne w mówieniu ludziom, jak mają myśleć. Może jesteśmy się w stanie obronić przed tym, ale media są bardzo skuteczne w tym, żeby pokazać nam, o czym mamy myśleć, ewentualnie o czym mamy nie myśleć, jeżeli media nam o tym nie mówią. I z tą myślą zostawiam Cię, dziękując za nasze dzisiejsze spotkanie.